Siemanko, siodełko rowerowe, święty graal każdego, kto na rowerze spędza choć trochę więcej czasu niż 20 minut. Bo umówmy się, jak mamy jechać pół godziny, to wystarczy byle co i pojedziemy. Ale jak mamy jechać przez 6, 10, 12 godzin lub więcej, no to już tak łatwo nie ma i musi być coś dobrego, wygodnego, nie powodującego urazów, otarć, nie przeszkadzającego w jeździe. Są podobno ludzie z tak zwanym żelaznym tyłkiem, czyli wsiądą na byle co i pojadą jakikolwiek dystans. No ja tak łatwo nie mam. Mój tyłek jest wrażliwy, tak to ujmijmy. I pewnie większość z Was też tak ma, że siodełko mu gdzieś przeszkadza i cały czas szuka, testuje nowe i nie może znaleźć. Jak mówi stare przysłowie, ile tyłków, tyle opinii na temat siodełek, tak więc nawet jeśli najlepszemu przyjacielowi jakieś siodełko pasuje idealnie i jeździ na nim trasy po 500 km, to u nas może się okazać, że po 50 już nie będziemy mogli usiedzieć. Tak to bywa. To siodełko kojarzycie? Speca? Pewnie tak. Jeszcze niedawno, podczas ostatniego wypadu w Beskidy, było zamontowane w szosie. Teraz jest w MTB, w Rudym. Czemu tak? Bo chociaż w szosie było niezłe, to nie było idealne. Trasę 180 tam niecałe zrobiłem i nie było źle. Natomiast to nie było to uczucie, że wsiadasz i wiesz, że to jest to, że możesz jechać i jechać. Minimalnie cały czas mi coś tam przeszkadzało, coś nie grało. Niby jechałem, niby było w porządku, ale nie tego oczekuję od siodełka. Założyłem dla testu do Rudego, przejechałem, sorry za to, 7 km dopiero, więc niewiele. To jest żaden test. Jak zrobię na tym siodełku stówkę na Rudym, to wtedy coś powiem. Ale już po 7 km wiem na przykład, że jest wygodnie. Naprawdę jest taka wygoda, której nie czułem na szosie, na tym siodełku. Więc jest nadzieja, że się sprawdzi idealnie w Rudym. To się oczywiście okaże po dłuższym dystansie, ale jest nadzieja. Na temat siodełek, co ja mogę Wam powiedzieć? Przerobiłem ich multum w ciągu niecałych 5 lat jeżdżenia. Jestem ciekaw, czy zgadniecie, ile siodełek w tym czasie było pod moim tyłkiem. Zadanie dla Was. Zwycięzca co dostanie? No nagrody nie dostanie. Mogę go jedynie pozdrowić w następnym filmie, bo nie stać mnie na sponsorowanie jakichś nagród. Ale taka zagadka, zgadnijcie, ile siodełek już przerobiłem w ciągu niecałych 5 lat? Powiem, że naprawdę sporo. I co zauważyłem w ciągu tej ciągłej zmiany siodełek, to taką ciekawą rzecz, przynajmniej ja to spostrzegłem u siebie, że siodełko, które kompletnie nie sprawdza się w jednym typie roweru, całkiem dobrze odnajduje się w rowerze innego typu. Przykładowo siodełko z szosy, z Meridy, to meridowskie, wsiadłem na nie, no nie dało się jechać, tragedia. Zdjąłem, powisiało trochę na ścianie, na próbę założyłem do klocka, którym dojeżdżam do pracy. No jest super. Te 8 km w jedną, 8 w drugą, 15, jak mówiłem, to by wystarczyło może by byle co, ale to akurat tam się sprawdza idealnie. Tak samo teraz z tym specem jest. W Meridzie nie było źle, ale nie było super. W MTB wydaje się, że będzie lepsze. Inny przykład, moje siodełko WTB. Trochę Wam podpowiadam. Moje siodełko WTB, które miałem założone do poprzedniej szosy, do Tribana. I tam to było siodełko idealne. Mogłem jechać i jechać i naprawdę tam się sprawdzało genialnie. A po przełożeniu do Meridy też już coś nie do końca było tak. I tak samo jak tamto siodełko założyłem do Rudego, to WTB, też niby było dobrze, ale jeszcze nie tak jak powinno być. Także to jest ciągłe poszukiwanie siodełek, ciągła nadzieja, że się znajdzie to idealne. Ja znowu zamówiłem następne, jeszcze innej firmy, tym razem z Bontragera. Jak przyjdzie, założę do Meridy i zobaczymy. Jak nie, to będę sprzedawał i kupował dalej, no. Jest to upierdliwa rzecz, ale myślę, że warto, znaczy warto, no, finansowo to nie warto, ale warto pod względem wygody, komfortu i przyjemności z jazdy. A
tyle chyba z mojej strony, a jestem ciekaw, jak tam u Was sytuacja. Macie to swoje idealne siodełko, na którym możecie jechać i jechać, czy nadal szukacie? Czy może macie nie najgorsze, nie najlepsze, ale już nie szukacie, bo się poddaliście? Jak to wygląda z Waszej strony? Dajcie znać. Na razie, trzymajcie się. Hej!